Edward Wiśniewski, kołobrzeżanin, przez wiele lat związany z PŻB, doktor nauk ekonomicznych i nauczyciel akademicki kilku uczelni oraz autor i redaktor wielu publikacji, m.in. o żegludze promowej i gospodarce regionu. Wczoraj w Bibliotece Miejskiej zaprezentował swoją książkę Monografia Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Opowiedział też swoją historię. W 79 zostałem zatrudniony jako główny informatyk. Pracowałem 10 lat na lądzie i na promach, wdrażając systemy informatyczne. Później przeszedłem do pracy naukowej po doktoracie, aby wrócić w 2008 do Rady Nadzorczej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, gdzie kolejne 3 kadencje byłem związany z firmą. Autor przyznaje, że jego przygoda z PŻB zaczęła się przez przypadek. W końcówce lat 70. poszukiwano informatyków do tej firmy. Ja byłem dość blisko w okolicy, w Koszalinie. W związku z tym po zgłoszeniu się zadomowiłem się na dobre, a później się tak wciągnąłem, szczególnie w tych relacjach promowych, co było atrakcją dla informatyków. Zaprezentowana podczas spotkania książka ma 340 stron z ilustracjami. Dla każdego jest coś i dla tych, którzy pracowali kiedyś, wspomnienie i zdjęcia dla bardziej współczesnych i takich, którzy lubią język ekonomiczny, wykresy, tabelki, jakaś wizja też przyszłości, bo książkę kończę praktycznie na ostatnim zarządzie, który ma swoją własną wizję i początek dla tej firmy. Doktor Wiśniewski przedstawił także swoją wizję firmy. Dwie proste rzeczy trzeba odnowić, odrestaurować tonaż, bo dwa promy już mają ponad 40 lat, no i trzeba umocnić się na tym rynku właśnie poprzez mądre marketingowe działanie. Myślę, że załoga, która jest w tej chwili, poradzi sobie z tym.